Halo, halo Aniu, witam Cię bardzo serdecznie w nowym roku. Halo, halo Alicjo, dobry wieczór. Witam Cię również bardzo serdecznie. Miło powitać również wszystkich, którzy tutaj się dzisiaj pojawią. Miło Was w ogóle, powiem Ci, że ja się tak strasznie cieszę, że jest pierwszy poniedziałek, a my już w pierwszy poniedziałek tutaj jesteśmy, Ja ale też. widzę, że. To jest taki rytm, już wchodzimy w kolejny rytm pracy i fajnie, też się cieszę. Też się cieszę i to był taki, wiesz, te wtorki przypominam wszystkim, którzy są przyzwyczajeni do wtorków, że się widzimy w każdy poniedziałek w tym roku o godzinie 20. No dobrze, ponieważ mamy 8 osób, już jest, to ja poproszę w takim razie, jak zwykle, o informację, kto nas ogląda. Kto nas ogląda, dziewczyny, dajcie znać, napiszcie komentarz, albo zostawcie dobry wieczór, albo zostawcie cześć, albo zostawcie, z jakiego miasta jesteście. Jestem ciekawa, kto nas ogląda. Więc tak, Ania, bo ty nie widzisz komentarzy. Jest z nami Edyta, jest z nami Agata. Kto, witajcie dziewczyny bardzo serdecznie. Kto z nami jeszcze jest, niech się tutaj pokaże, ujawni i z nami przywita. Jestem ciekawa, ja zawsze lubię oglądać, kto z nami jest. I zostawcie też jakiegoś lajeczka właśnie, albo jakieś serduszko, albo jakiś znak. Ania też jest z nami, już jest ta Beata Świątkowska z nami jest. Boże, dziewczyny, to chyba Dobra, będzie. super dziewczyny, witamy Was serdecznie, fajnie, że jesteście. Iwonka Olszowiak też z nami jest, Sylwia Brzezińska z nami jest. Boże dziewczyny, jak cudownie, słuchajcie, że się pojawiłyście. To jest wielka, wielka radość w domu Żuka, czyli w moim, że mogę się z wami zobaczyć tutaj i że mogę w ogóle ze wszystkimi wami się tutaj zobaczyć, ze wszystkimi mogę przywitać nowy rok i no i że możemy, słuchajcie, zacząć, że tak powiem, na pełnym takim, jak to mówią, na pełnej petardzie, ale na pełnych obrotach, dokładnie. Więc tak, dopóki jak tutaj się jeszcze zjawiamy, bo widzę, że są, także osoby, które dochodzą, to jeszcze też zostawiają. Wiola też jest z Łodzi. Witaj, Wiolunia, serdecznie. Także dziewczyny, bardzo się cieszę, że jesteście. Jest nas tutaj sporo, ale też i dlatego, że temat trądziku to jest taki temat, który jest bardzo popularny i myślę, że waszych klientek dużo przychodzi do gabinetów. Natomiast słuchajcie, ponieważ, o, i Edyta Płachta też z nami jeszcze jest. Także miło was widzieć. Dziewczyny, zanim zaczniemy jeszcze, przypomnę w kwestii technicznej. Mamy dla was trzy ogłoszenia. Dwa mam najpierw ja, a trzecie ogłoszenie ma Ania. Pierwsze moje, o, poczekajcie, tylko ja sobie tutaj włączę wam prezentację, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jak wy zobaczycie, to wam się w głowie utrwali. To Widzimy uwierzycie. co? Jak zobaczycie, to uwierzycie. Dokładnie. Widzimy się 6, 7, 8 stycz. A, słuchajcie, błąd mam na slajdzie. Widzimy się o godzinie, tylko chyba wam tutaj też zablokowało, widzę. Prezentację. O, i Fasa Mariola też z nami jest. Witaj Mariolu bardzo serdecznie. Coś mi się, słuchajcie, popierdaczyło z prezentacją, ale kino. Nie Widzimy może. się. Dobra, już mam. To jest. Poczekajcie, poczekajcie. Widzimy się tak, 6, 7, 8 styczeń, ale tu mam błąd, ponieważ tu widać, że jest 21, a my się widzimy o godzinie 20. Trzydniowe wyzwanie, zaplanuj rozwój swojego gabinetu w 2021 roku. Czyli będziemy podsumowywać poprzedni rok, będziemy podsumowywać wyzwania, przed jakimi stanęłyście w poprzednim roku, cele, jakie zrealizowałyście w poprzednim roku. Będziemy wyciągać z tego wnioski, co się udało zrealizować, co się nie udało zrealizować, dlaczego się nie udało zrealizować i będziemy planować nowy rok pod kątem realizacji waszych celów. Także to 6, 7, 8, czyli środa, czwartek, piątek, maraton, godzina 20 tutaj na naszym fanpage'u. I teraz ważna rzecz, to jest najważniejsze. Przygotowuję dla was takiego e-booka ćwiczeniowego, plan rozwoju gabinetu kosmetycznego i ten e-book będzie do pobrania tylko dla osób, które zarejestrują się na newsletterze, ponieważ jakoś wam to muszę przesłać. Także tutaj w linku pierwszy komentarz, który macie w ogóle, to jest strona internetowa, na którą jak wejdziecie,
i to tam się zapiszecie i tam dostaniecie, zapiszecie się i ja Wam w środę od rana prześlę tego e-booka z ćwiczeniami do zrobienia. To będzie e-book na 3 dni, będziecie go mogły sobie wydrukować, tam będzie miejsce na ćwiczenia, na pisanie, na ocenianie, na wyznaczanie celów. Także osoby, które chcą dostać te materiały, w pierwszym komentarzu tutaj na naszej transmisji macie te materiały, macie link do zapisu. Ja jeszcze jutro rano wstawię posta specjalnego i też ten link do zapisu będzie tak, żeby Wam to nie umknęło. Także jeżeli chodzi o mnie, to tyle w kwestii organizacyjnej. Aniuś, teraz do Ciebie, bo Ty chciałaś też dziewczynom, o, tutaj nas przełączyć. Znaczy, ja chciałabym powiedzieć, że w środę, w sumie jest Trzech Króli, ale spontanicznie wypadło szkolenie dla osób nowych. Jeżeli tutaj ktoś jest, kto nie zna produktów, nie zna marki, to zapraszam w środę o godzinie 11, ja wyślę link do szkolenia online. Także będzie można sobie w tym, oczywiście bezpłatne jest to szkolenie, wziąć udział. Ania, czy to jest dla osób, które... Zgłosić do mnie, jeśli ktoś jest zainteresowany i chce więcej informacji na temat marki Larens, tak? To zapraszam do mnie i potem powiedzcie, od kogo jesteście, bo może od Alicji, może od Sylwii, może ode mnie, także po prostu powiedzcie, od kogo jesteście, ale jakby wszystkich zgarniam do jednego worka, tak kolokwialnie mówiąc, i po prostu robimy takie wspólne szkolenie, które ja poprowadzę. Ania, czyli to jest dla osób zarejestrowanych jako gabinety współpracujące z Larensem, czy to jest dla wszystkich? Nie, dla niezarejestrowanych również, bo może ktoś się przygląda, chce posłuchać, to niekoniecznie wiąże się z tym, że muszą się koniecznie rejestrować, tak? Czyli tak, jeżeli ktoś ogląda i chce poznać markę, nie zna marki, nie jest zarejestrowany, to po prostu pisze do mnie, pisze do Ciebie o link do pokoju. Do szkolenia. Dobra, dobrze. I Ty wtedy udostępnisz linki do szkolenia. Dobra, czyli dziewczyny, wszystkie, które jesteście niezarejestrowane, a chcecie poznać markę, jak najbardziej takie szkolenie w środę o której godzinie, Aniuś? O 11. W środę o godzinie 11. No dobra, to jeszcze słuchajcie, pytanie jeszcze jedno, bo zapomniałyśmy, słuchajcie, o podstawowym pytaniu. Kto jest z nami pierwszy raz tutaj i jest ciekawy marki Larens, a kto już tutaj z nami jest co tydzień, pracuje na marce, zna markę i jest zadowolony z marki. Zostawcie dziewczyny też nam tutaj komentarze, bo też nam bardzo zależy na tym, żeby poznać, czy są nowe osoby, czy są stare, znaczy dobra, nie stare osoby, ale powtarzające się osoby. Także czekamy pani dziewczyny. Pani Larensa, o może tak. Tak, Agnieszka, proszę, że jest pierwszy raz. Agnieszko, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. My tutaj jesteśmy w każdy poniedziałek o godzinie 20 i tutaj są takie wtedy szkolenia produktowe, omawiamy markę, zabiegi i produkty detaliczne. Natomiast w każdą środę o godzinie 20 jest taka biznesowa sesja, czyli ja mówię na temat rozwoju gabinetu, na temat sprzedaży produktów, na temat psychologii całego takiego rozwoju biznesu. Także zapraszam Cię każdy poniedziałek, każda środa godzina 20, więc tak, Beata jest, ja Beatę już też znam z imienia, z nazwiska, zadowolona. Iwonka napisała, że jeszcze nie pracuje na marce, ale jestem bardzo zainteresowana. Iwonka, my Cię z chęcią do nas naprawdę przygarniemy. Agnieszka pisze, że jest często. Agata stara się być stałym bywalcem. Tak, ostatnio była na transmisji i mówi, że nie może pisać komentarzy, bo ma palce w mące, czy tam w czymś, to było przed świętami zaraz. Także no dobrze, także, a i Edytka jeszcze jest zadowolona, pracuje na marce, staram się być. Edyta, ja widzę, że Ty pracujesz, ja widzę, że Ty starasz się być, ja muszę, słuchajcie, w ogóle zaraz zacznę chwalić wszystkie dziewczyny, dlatego że obserwuję Wasze fanpage'e i obserwuję naprawdę metamorfozy, jakie w Was zachodzą, obserwuję Wasze, Edyta, no Twoje relacje są po prostu piękne, Twoje relacje wymiatają. Jeszcze kilka osób też, jak się tutaj pojawią i zostawią komentarz,
To też je tutaj pochwalę za pracę, jaką włożyły przynajmniej w grudniu w to, żeby funkcjonować, żeby się rozwijać. Mariola napisała też, tutaj to jest twoja, Aniu, Mariola to pisze, że pracuje na Larens, jestem zachwycona, polecam gorąco. No dobrze, dziewczyny, ponieważ, że tak powiem, jest już godzina 20:12, nie chcemy was trzymać, a oczywiście, słuchajcie, ja bym się jeszcze dowiedziała, wiecie, jak wam Sylwester minął. Czy się bawiłyście dobrze, natomiast nie wiem, czy to dzisiaj, czy to może gdzieś tam przy okazji. Nie ma czasu, Alicja. Myślisz? Mamy roboty trochę, no. Dzisiaj. Dobra. No dobra, to już jak słuchajcie, jak Ania nas goni, to w takim razie dla osób, jeszcze jest Jagoda z nami, witaj Jagoda bardzo serdecznie, tutaj podświetlę, miło Cię tutaj z nami widzieć i miło Cię gościć. Czyli tak, kwestie techniczne mamy omówione, jeszcze w kwestii technicznej. Ja nazywam się Alicja Lewandowska, wspieram gabinety kosmetyczne w rozwoju zawodowym po to, żeby jak najwięcej Polek mogło się czuć zdrowo, młodo, pięknie i atrakcyjnie. Wprowadzam markę Larens do gabinetów kosmetycznych, współpracuję z gabinetami kosmetycznymi, jestem też kosmetologiem, jestem trenerem biznesu i prowadzę dla gabinetów kosmetycznych współpracujących z Larensem szkolenia rozwojowe. I dla gabinetów kosmetycznych nie współpracujących z Larensem też prowadzę takie same szkolenia, także ja tutaj jestem od tego. Ze mną moim dzisiejszym gościem, jak co tydzień w poniedziałek na szkoleniach produktowych jest Ania Budzińska, certyfikowany szkoleniowiec marki Larens. Ania, przedstaw się, powiedz parę słów. Witajcie, jestem certyfikowanym szkoleniowcem marki Larens Professional Line, współpracuję z Wellio już od 5 lat. Mam swój mobilny gabinet kosmetyczny, swoje klientki, upiększam je i też współpracuję z gabinetami, jak wiecie, na terenie Polski i za granicą. Wspieram i w rozwoju, i w produktowo, a i też współpracuję od dwóch miesięcy współpracujemy tak razem. No i jestem wicedyrektorem w firmie Wellio. Tak, od 2 miesięcy ze sobą współpracujemy, od 2 miesięcy tutaj się pojawiamy. Mam nadzieję, że tak powiem, z radością i z dużym takim wkładem dla Was w Wasz rozwój zawodowy. No dobra, przechodzimy w takim razie, słuchajcie, ponieważ dzisiaj my tu gadu-gadu, oczywiście bardzo chętnie sobie z Wami porozmawiamy przy jakiejś okazji, może zrobimy jakieś party online'owe na Zoomie, natomiast spotkałyśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać na temat trądziku, dlatego że jest to jeden z ważniejszych problemów, z najczęściej spotykanych problemów skórnych, z jakimi ludzie się borykają. Dajcie znać, dziewczyny, jak to u Was od strony technicznej wygląda w gabinetach Waszych. Jakie cery, jakie skóry, jakie problemy macie najczęściej? Czy jest to cera dojrzała, czy jest to właśnie cera trądzikowa, czy jest to cera naczyniowa? Napiszcie w komentarzu, jak to się stosunkowo, jak to się u Was układa. Jesteśmy bardzo ciekawe, dlaczego jesteśmy takie, znaczy przynajmniej ja jestem bardzo ciekawa, jak to się procentowo u Was układa, liczba klientek, czy macie dużo klientek trądzikowych. Dlaczego pytam? Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ja tak trochę pogrzebałam w statystykach oczywiście, pogrzebałam w badaniach, pogrzebałam we wszystkim, co mogłam pogrzebać, jeżeli chodzi o artykuły naukowe i badania wskazują, że 80 do 90% ludzi, populacji mierzyła się lub mierzy się z cerą trądzikową w różnych okresach swojego życia, jakby na różnym podłożu. Więc wynika z tego, że każdy z nas, a przynajmniej zdecydowana większość z nas, z tym trądzikiem się boryka. 20% pacjentów dermatologicznych to są pacjenci trądzikowi, czyli co piąty pacjent przychodzi z trądzikiem. Dlatego temat ważny i myślę sobie, że tak, że ważny i dlatego trzeba go bardzo dobrze rozpracować, dlatego że to też, słuchajcie, nie jest tak, bo cera dojrzała, no każdy z nas spodziewa się tego, że w pewnym wieku przyjdą zmarszczki, że w pewnym wieku, no niestety, grawitacja zacznie nas pokonywać i jesteśmy z tym pogodzeni. Natomiast kwestia trądziku jest to kwestia, oprócz tego, że jest to kwestia estetyczna, oprócz tego, że jest to kwestia zdrowotna, to jeszcze jest to kwestia psychologiczna i tak jak Edytka pisze właśnie, że ma dużo młodzieży, 14 lat wzwyż z problemem trądziku. Dziewczyny, tak naprawdę ten trądzik, on może przysporzyć wielu problemów psychicznych,
obniża się poczucie własnej wartości, dzieci zamykają się w sobie, nie nawiązują relacji na przykład takich towarzyskich, nie podejmują się różnego rodzaju działań, których mogliby się podjąć właśnie ze wstydu, ponieważ mają buzię wysypaną trądzikiem. Także myślę, że możemy zrobić bardzo dużo dla innych ludzi, nie tylko pod kątem estetycznym, nie tylko pod kątem pięknej cery, ale też możemy naprawić bardzo wiele problemów psychologicznych osobom dotkniętych tą dermatozą. Mariola pisze, że cera trądzikowa, ale też cera z trądzikiem różowatym. I tak, Edytka napisała, że 14 lat, dużo młodzieży wzwyż. Dobra, dziewczyny, przechodzimy do prezentacji. W takim razie ja sobie tutaj ją włączam. Dobra, włączę, zmniejszę się. Pamiętajcie, że plan rozwoju gabinetu kosmetycznego do pobrania dla osób, które zapiszą się na newsletter. Dobra, przechodzę, znikam z tym slajdem. Trądzik, co my tutaj dzisiaj omówimy? Omówimy sobie tak, przyczyny, czyli z jakiego powodu powstaje trądzik, może powstać trądzik. Omówimy leczenie, omówimy zabiegi gabinetowe, jak i pielęgnację domową. Takie cztery najważniejsze punkty i według nich będziemy się tutaj posuwać. Czekajcie, bo tutaj chyba mi coś... Dobra. Słuchaj, znaczy tak, jeżeli chodzi o trądzik, właśnie o te rodzaje, co tutaj któraś, już nie pamiętam teraz imienia, bo jestem na prezentacji, także przepraszam, natomiast pamiętam, że przed chwilą któraś z Was napisała, że ma dużo trądzików rosacea, czyli trądzik wieku dojrzałego, a z kolei jedna z Was napisała, Edytka bodajże, że dużo młodzieży ma. No więc jeżeli chodzi o okres występowania trądziku, to mamy trzy rodzaje trądzików. Młodzieńczy, pospolity i różowaty. Trądzik młodzieńczy to, tak jak sama nazwa mówi, trądzik wieku młodzieńczego między 13 a 17 rokiem życia, między 13 a 15 u dziewczynek, między 15 a 17 przeważnie u chłopców. Pospolity to jest ten taki ogólnopowszechny trądzik pospolity, 19, 20, 20 parę lat i potem różowaty, akne rosacea. Ten trądzik pojawia się w okolicy 30-40 roku życia, przynajmniej tak podaje literatura naukowa i on występuje, dopiero pojawia się, natomiast swój rozkwit ma po 50 roku życia i ja mam przypadek akne rosacea i to był przypadek, który rozwinął się właśnie w okresie menopauzy, kiedy zaczęły się zmiany hormonalne w organizmie. Także to są trzy takie najważniejsze rodzaje trądziku. Jeżeli chodzi o wiek występowania. I teraz, jakie są przyczyny występowania trądziku? Więc jakby tą najważniejszą, najbardziej główną, to jest nadmierne wydzielanie łoju i trądzik powstaje na podłożu skóry tłustej, czyli tak, nadmiernie wydziela się łój, do tego dochodzi rogowacenie ujścia mieszków włosowych, i tworzy się zaskórnik. Ja w następnym slajdzie pokażę Wam dokładne etapy, jak ten zaskórnik powstaje, natomiast przyczyną właśnie powstawania trądzików jest ten nadmierne wydzielanie łoju i nadmierne rogowacenie mieszków, ujścia mieszków włosowych. Do tego to, co jest też ważne, ponieważ tak, jakby też ważną sprawą jest, że przyczyny powstawania trądzików to jest takie, jest bardzo wiele tych przyczyn. To nie można wskazać jednej przyczyny, dlatego że one się mogą na siebie nakładać. To mogą być przyczyny zewnętrzne, mogą być przyczyny wewnętrzne. Oprócz tego nadmiernego wydzielania łoju i rogowacenia mieszków włosowych mogą występować czynniki genetyczne, które wpływają na powstawanie trądziku. I badania pokazują, że 50% z trądzików właśnie powstają w wyniku dziedziczenia. Czynnikiem takim wyzwalającym trądzik są czynniki genetyczne. Dziewczyny 50% przypadków. Także to jest bardzo, bardzo dużo. Kolejną przyczyną są zmiany hormonalne i to wytłumaczyło właśnie powstawanie trądzików tego wieku młodzieńczego wśród dzieci, wśród młodzieży, jak również przyczyny akne rosacea, czyli trądziku wieku dojrzałego. I to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o zmiany hormonalne, badania pokazują, że poziom testosteronu w okolicy łojowej u osób trądzikowych jest
kilkukrotnie wyższy niż u osób zdrowych. Także to też pokazuje, że właśnie hormony mają wpływ na powstawanie trądziku. I kolejną przyczyną, dla którą możecie się spotkać, i to też jest bardzo ważne w wywiadzie, jaki prowadzicie ze swoimi pacjentkami, to są czynniki zewnętrzne. Mogą być różne czynniki zewnętrzne. Mogą to być na przykład zanieczyszczenie środowiska, to może być. To może być zła dieta. Jeżeli ktoś je bardzo tłusto, jeżeli ktoś je bardzo ostro, jeżeli ktoś je dużo produktów o wysokim indeksie glikemicznym, bardzo przetworzonych, bardzo słonych, ostrych, takich bardzo przetworzonych, nie wiem, chipsy różne, takie śmieciowe jedzenie, mówiąc tak prostym językiem, potocznym językiem, to może to być właśnie przyczyną trądziku. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na powstawanie trądziku mogą być na przykład, słuchajcie, niektóre leki. I nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, jak nie wiecie, to wam, nie mam nadzieję, że wiecie. Tymi lekami mogą być tak, sterydy, które na przykład mężczyźni chodzący na siłownię, żeby dobrze wyglądać, żeby budować masę mięśniową, przyjmują sterydy, i od tego dostają trądziku. Też dziewczynki, które, znaczy dziewczynki, kobiety, które zaczynają stosować koncepcję antyhormonalną, antykoncepcyjną, przepraszam, też mogą dostać trądziki i też właśnie na grupach ostatnio widzę posty dziewczyn, które piszą, że w wyniku stosowania kuracji takiej antykoncepcyjnej zaczął pojawiać się trądzik, jak również może być też przyczyną powstawania trądziku, może być szkodliwe warunki pracy. Chodzi o różne substancje, z którymi, czy parowanie różnego rodzaju substancji, z którymi pracownik spotyka się w pracy, i to też może prowadzić do zatkania tych ujścia mieszków włosowych. I ostatnią rzeczą, którą tutaj wyróżniłam, to jest niehigieniczny tryb życia i też miejsce, takie miejsca, w których można spotkać dużo bakterii. I bardzo często może się zdarzyć tak, że mężczyzna, który chodzi na siłownię, stykając się, dotykając różnych urządzeń, tych maszyn, które nie są zdezynfekowane, albo na przykład na matach, jak są zawodnicy, którzy na matach ćwiczą i tam jest dużo potu wydzielanego, to też może powodować powstanie trądziku, nie wiem, na plecach, na twarzy. Także jeżeli macie pacjenta trądzikowego, dokładny wywiad przeprowadźcie właśnie pod kątem tych czynników zewnętrznych, czy z tymi czynnikami mają do czynienia. Trądzik. Trądzik może być, jakby trądzik ma taki przebieg albo ostry, albo przewlekły. I wyróżniamy trzy postacie trądziku. Może to być postać łagodna, może to być postać umiarkowana i postać ciężka. I tak idąc od tej postaci najbardziej łagodnej, w pierwszej kolejności tworzą się mikrozaskórniki, potem powstają zaskórniki, potem grudki, następnie krosty, nacieki, torbiele, które potem powodują docelowo blizny. Także to jest tak, idąc tymi etapami powstawania trądzików, z przejścia z tej fazy łagodnej do fazy ciężkiej. Co tutaj jeszcze ważnego chciałam wam przekazać? No dobra. I tutaj jeszcze właśnie patrząc pod kątem tych postaci lekkich, ciężkich i średnich, umiarkowanych, wyróżniamy kilka rodzajów trądzików. Pierwszy, zaskórnikowy, jest to łagodna postać trądziku. Potem kolejna, grudkowo-krostkowy, to jest umiarkowana postać trądziku. I takimi najcięższymi postaciami to są postacie ropowicza, skupiona i piorunująca. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z ropowiczym, z skupionym, z piorunującym trądzikiem, to od razu wysyłamy do dermatologa, ponieważ najpierw trzeba tam stany zapalne poleczyć, żeby móc zająć się od strony kosmetycznej danym pacjentem. I teraz pierwszy etap tworzenia się trądziku. To, co jest tak ten cały etap powstawania zaskórnika, chciałam wam tak przybliżyć, przypomnieć, żebyście, może na pewno wiecie, natomiast żebyście sobie to przypomniały. Na pierwszym etapie, w pierwszej kolejności, w gruczole łojowym gromadzi się łój. Dochodzi do rozszerzenia ujścia mieszka włosowego, następnie tutaj właśnie w obrębie tego ujścia mieszka włosowego dochodzi do nadmiernego rogowacenia,
co powoduje zamknięcie tego mieszka, tego ujścia mieszka włosowego i powstanie zaskórnika. I tutaj właśnie tworzą się bakterie, są bakterie beztlenowe, które zaczynają tworzyć stan zapalny. Także to jest pierwszy, najważniejszy etap i jeżeli mówimy o leczeniu trądziku, to właśnie tutaj musimy się zająć tym, jakby tym momentem właśnie tworzenia trądziku. I teraz jak leczymy trądziki? To jest takie czterokierunkowe leczenie. W pierwszej, znaczy może nie w pierwszej kolejności, natomiast to idzie czterotorowo, czyli musimy zmniejszyć wydzielanie sebum, w drugiej kolejności redukujemy zgrubiałą warstwę rogową naskórka, w trzeciej kolejności przeciwdziałamy namnażaniu się bakterii i łagodzimy stany zapalne. Także na tych czterech obszarach musimy się poruszać, żeby wyprowadzić cerę z trądziku. I teraz zabiegi gabinetowe. Tych zabiegów, słuchajcie, jest sporo. Natomiast to jakby tak, jak nie da się wskazać jednego najlepszego zabiegu. I to, co się sprawdza najlepiej, to się i tak sprawdzają terapie łączone. Także tutaj biorąc pod uwagę postać trądziku, stan waszego pacjenta, musicie sobie dobierać po prostu takie zabiegi, jakie będą do danej cery wskazane i je po prostu łączyć ze sobą, terapie takie łączone tworzyć. Ale takimi podstawowymi zabiegami, które możecie wykonać przy cerze trądzikowej, to po pierwsze peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja diamentowa, prądy Darsonwala, jonoforeza, sonoforeza, peelingi chemiczne, laseroterapia i krioterapia. I ja tutaj, słuchajcie, może jeszcze, jeżeli o peelingach chemicznych mówimy, to tak nadmienię, że tak, znaczy tak, to, że glikolowy, mlekowy, migdałowy, salicylowy i pirogronowy, to myślę, że wiecie, jeżeli chodzi o kwasy, natomiast to, co się sprawdza w przypadku trądziku różowatego, to są kwasy azelainowy i laktobionowy. Także to tak też do przypomnienia. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o buzię młode, o ten trądzik młodzieńczy i też stany zapalne, bardzo dobrym kwasem, który się będzie dobrze sprawdzał, jest kwas azelainowy. Także to, jeżeli chodzi o peelingi chemiczne. No dobrze, w takim razie ja myślę sobie, czy Aniu, czy coś chcesz dodać tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o te zabiegi? To znaczy odnośnie tych zabiegów, o których miałaś to wypisane, tak jak powiedziałaś, wiadomo, że to wy dobieracie do stanu skóry pacjenta. Jeżeli macie stan, który, no tutaj już jest taka postać grudkowa, tak, wyropne, to ja proponuję też udać się najpierw właściwie do dermatologa, żeby też dermatolog zobaczył tą cerę, żebyście też się nie porywały na takie cery, żebyście po prostu zabierały się za to, że najpierw też warto wysłać do dermatologa. Ja mam też taką klientkę z trądzikiem właśnie różowatym, która najpierw przeszła terapię u dermatologa. W międzyczasie też zaczęłyśmy terapię tutaj odbudowującą warstwę hydrolipidową, bo ta skóra była odwodniona, tak, wysuszona, wiadomo, tak, terapie te antytrądzikowe tak działają, więc po prostu trzeba wesprzeć tą pielęgnację domową. I też możecie gabinetową wspierać właśnie o zabiegi gabinetowe, jak idzie o markę Larens, jak najbardziej, ale też to, co powiedziała Alicja, że to wy ustalacie, tak? Jeżeli macie skóry takie, które no nie wiecie, nie jesteście pewne, no to należy to skonsultować, niech to dermatolog zobaczy, a później po prostu działajcie. Ale jeżeli jest to trądzik już w takiej fazie spokojnej, wyciszonej, tak jak akurat tutaj mam taki przypadek właśnie pani po 50, to jak najbardziej możecie zastosować terapię gabinetową na marce Larens Professional i macie tutaj stricte, no naprawdę świetne produkty. Począwszy od sekretu wiecznej młodości,
na bazie którego jeszcze jak nie było ampułki, akne, nie było masek i był tylko sekret wiecznej młodości, to do cer trądzikowych również stosowaliśmy właśnie sekret wiecznej młodości. Także tutaj możecie jak najbardziej, żeby przystosować skórę do tych produktów. Wiecie, że larence to są bardzo aktywne składniki, bardzo reaktywne, gdzie tutaj następuje odbudowa i regeneracja zarówno na już właściwie w głębszych warstwach skóry, gdzie tak naprawdę jest to jakby tutaj podstawą, tak, do tego do tworzenia się, i tutaj macie regenerację. Mówię tutaj też o tym, co tutaj mamy, tak, że podstawą są peptydy kolagenu rypiego, dodatkowo jeszcze zamknięte w liposomach. Więc no tutaj bardzo ładnie z tymi skórami trądzikowymi te produkty pracują. I pomijając już sekret wiecznej młodości, macie gotowy produkt, ampułkę antyakne, która jest przeznaczona właśnie do cer z problemami skór trądzikowych, takich no, skłonnych i do podrażnień, tak, i mocno reaktywnych, wrażliwych. Mało tego, również do skór naczyniowych. Również możecie tą ampułkę akne zastosować. Przypominam, że w fazie już wyciszonej, tak, niereaktywnej, nieropnej, możecie jak najbardziej tą ampułkę tutaj połączyć sobie również z maską, z bioplacentą, co bardzo fajnie to ma fajne działanie. Także te osoby, które już pracują, już wiedzą, jakie ta ampułka w połączeniu z maską ma działanie, no to po prostu no na pierwszy rzut idą właśnie te produkty. Aniu, czy ja mogę ci przerwać? Przepraszam bardzo, dlatego że jest to jakby bardzo ważna informacja i to jest dla mnie to jest jakby kluczowa informacja, tak, którą ja zawsze mówię gabinetom, że ampułki antyakne i maski BioRenew otrzymały na targach LNE wyróżnienie w kategorii innowacje, bo być może niektóre z was, dziewczyny, się dziwią, że jak to ampułka antyakne i jest do cery takiej i do cery takiej, natomiast tu są specjalne połączenia, które zostały takie innowacyjne. No, ale za chwilę będę mówiła o ampułce akne i o maskach. Przypomnę i powiem o składach po prostu, dlaczego tak się dzieje. Tak, i ampułka akne ma takie działanie wielokierunkowe. Wiesz co, Alicja, możesz przerzucić chyba następny slajd. Na ten slajd, dobrze, proszę cię bardzo. O składach będziemy tutaj. Tak, więc ampułka akne dostała nagrodę w 2019 jako właśnie innowacja. A dlaczego? A dlatego, że ma działanie, tak jak powiedziałam, wielokierunkowe. Nie tylko do cer trądzikowych, czyli z problemem tutaj trądziku i również i tego młodzieńczego i pospolitego i również też trądzik różowaty, ale dobrze się sprawdza, słuchajcie, w cerach naczyniowych, a dobrze wiecie, że źle pielęgnowana skóra naczyniowa, wrażliwa, tak, te skóry właśnie wrażliwe, naczyniowe, źle pielęgnowane, no w wieku po 40 roku życia, no to co się z nimi dzieje? No właśnie, one mają skłonność do tych trądzików różowatych. Ja wiem, że wy się boicie tych trądzików różowatych, ale tak naprawdę nie bójcie się, bo macie narzędzia, żeby tym skórom, żeby te skóry wspomagać, żeby im pomóc. I ten skład, no nie przez przypadek dostał nagrodę na targach LNS za innowacje, bo on nie tylko trądzik i skóry naczyniowe, ale również działa anti-aging, więc jakby tu macie wszystko w jednych, takie, jak ja to mówię, wash and go, ale macie, zobaczcie na składy, jest bioplacenta, czynniki wzrostu, które będą reaktywowały fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, czyli namnażały się ciągle nowe komórki. Dalej,
czynniki wzrostu, które już po, no, no też nam i odbudowują tę skórę, ale też nam no, pobudzają tą skórę do regeneracji. Biopeptide kompleks, który mamy we wszystkich produktach. No i to znowu tutaj o peptydach dużo by mówić, tak? Peptydy kolagenu rybiego, dodatkowo zamknięte w liposomach, więc trzy działania. Wielopoziomowe działanie i odbudowujące, regeneracyjne, transportujące i liftingujące, ale tutaj równie należy zwrócić uwagę na działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne i takie właśnie tutaj pod kątem trądziku, że po prostu przeciwzapalnie będą peptydy działały. Także będą reanimowały skórę. No i najważniejszy składnik w walce z trądzikiem to jest alpaflor, wierzbownica wiesiołkowata, która będzie regulowała sebum aż o 68%. I to, co powiedziała Alicja w slajdach poprzednich, przyczyną jakby tak, to jest właśnie za duże wydzielanie sebum, dlatego też ten trądzik się tworzy, więc trzeba zmniejszyć poziom wydzielania sebum. Ampułka to właśnie robi. Czyli wierzbownica alpejska zmniejsza o 68% wydzielanie sebum i aż o 78% zaczerwienienia. I teraz te osoby, które już pracowały na ampułce, wiedzą, że pewnie będą się dziwiły, jak zobaczą, że cera zamiast się rozjaśniać, ona się czerwieni. A dlatego, że tam jest kompleks witamin z grupy B, między innymi mam na myśli witaminę B3, niacynę, inaczej witaminę PP, która będzie aktywizowała skórę. I za sprawą tej witaminy skóra się może zaczerwienić, tak? Także się tego nie bójcie się, że ta skóra się zaczerwieni, ale właśnie o to chodzi, że najpierw jest energetyzacja tej skóry, a później następuje wyciszenie i uspokojenie. I też, no wiecie, że w kuracjach, zabiegach gabinetowych, no to jeden zabieg to często jest mało, że trzeba to powtórzyć i już 3-4 takie zabiegi przy cerach naczyniowych naprawdę tą skórę pięknie wyciszą i wyciszą naczynia, uspokoją, tak? Jak naczynia są wyciszone, uspokojone, no to również też ten trądzik po prostu będzie wyciszony i uspokojony. Tutaj akurat myślę o trądziku różowatym. No i oczywiście te trądziki pospolite, młodzieńcze, no to tutaj niwelować będziemy oprócz sebum stany zapalne, co przede wszystkim tutaj zadaniem jest właśnie alpaflor, regulacja wydzielania, znaczy regulacja tego zaczerwienienia, aż o 78% to następuje przy użyciu właśnie ampułki. No glukonolakton, tak, będzie też wyciszał skórę, będzie zapewniał skórze odpowiednie pH, które będzie jakby tutaj chroniło tą barierę hydrolipidową, która będzie chroniła też skórę przed stanami zapalnymi, tak? To tak bardzo krótko o tych składnikach, które mamy w tej ampułce antyakne, no i które jakby tutaj działając razem na zasadzie homeostazy, no będą naprawdę robiły dobrą robotę przy wszystkich cerach tych problematycznych, trądzikowych. Naprawdę ampułka akne robi super robotę, nawet jak macie skórę, która się mocno zaczerwieni, to maska z bioplacenty pięknie tą skórę wyciszy. Mało tego, macie jeszcze inną maskę, którą możecie zastosować, maskę algową. Przy skórach trądzikowych bardzo dobrze sprawdza się ta maska algowa, właśnie ten alginat, który też i dobrze się rozrabia, nie ma z nim problemów z nakładaniem. Bardzo ładnie też ściąga rumień ze skóry, więc jak najbardziej tutaj maska algowa. Lipokol to jest kolejny produkt, który możecie zastosować w gabinecie do regeneracji tych skór trądzikowych, problematycznych. Też wiecie dobrze, zaraz już tylko powiem o bliznach.
blizny zostają też po tych wszystkich wyciskach. To klientki, młode dziewczyny przede wszystkim, tak? Coś tam korci, to oczywiście wyciskają. Uczcie im, żeby tego nie wyciskały, a jak wycisną, to są stany po takie pozapalne, tak? Blizny, zmiany kolorystyczne, też blizny potrądzikowe, co możecie ładnie zregenerować i odświeżyć to, że też stan skóry się poprawi. Lipokol serum będzie też ściągało ładnie skórę, wyrównowało kolory, bo też peptydy będą działały na proces melanogenezy, o tak, że też ten koloryt będzie się wyrównywał. Alicja, proszę, coś chciałaś powiedzieć. Wiesz co, tak, ja tutaj to macham do ciebie, dlatego że ja w kolejnych dwóch slajdach przygotowałam, rozpisałam te fazy, wiesz, procedury zabiegowe. A dobrze, to będziemy mówić, ja za chwilę jeszcze ja powiem. Dlatego ci machałam. Dlatego ci machałam, a ja mam tutaj prośbę do dziewczyn, które są, które robią, leczą trądziki u siebie w gabinetach marką Larens. Dziewczyny, będę wdzięczna, ogromnie wdzięczna, jeżeli napiszecie, podzielicie się tutaj jakby swoim doświadczeniem kosmetycznym, które zabiegi, ponieważ my teraz będziemy omawiać zabiegi manualne, tak w podziale na zabiegi manualne i zabiegi z użyciem aparatury, natomiast gdybyście były tak uprzejme, napisały, które jakby, która procedura u Was się najlepiej sprawdza, z której jesteście najbardziej zadowolone, która ma w Waszej ocenie... Żebyśmy się wymieniły wiedzą po prostu. Żebyśmy się dokładnie wymieniły wiedzą, bo tutaj no, ten fanpage, oprócz tego, że my Wam mówimy, to też chciałybyśmy, żebyście Wy też mówiły, żebyście Wy też pokazywały, co się u Was sprawdza, jak się u Was sprawdza, żebyśmy po prostu powodowały tyle, że nasza wiedza będzie coraz większa, a nasze klientki będą coraz bardziej zadowolone, bo tak jak powiedziałam, po to prowadzę fanpage, żeby klientki czuły się młodo, pięknie i atrakcyjnie. Także będę wdzięczna za Wasze doświadczenia. No i Aniuś, ja w takim razie przechodzę do... Dobrze, ja jeszcze tutaj powiem o witaminach. Oprócz tej witaminy B3 macie jeszcze witaminę B5, działające nawilżające, B6, aktywacja komórkowa. I mało tego, bo tam dużo na przykład widzę, że ktoś szuka ampułki z witaminą C. No bo będzie działała tak rozjaśniająco i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Wy tutaj macie taką torpedę w tej ampułce, że tego tak naprawdę nigdzie nie znajdziecie, bo witamina C tutaj to jest tylko dodatek, a całą robotę tak naprawdę robi to, czego nie mają inni, tak? Bo tutaj no jakby tu, no biopeptide kompleks ma tylko Larens, tak? Peptydy kolagenu rybiego zamknięte w liposomach ma tylko Larens, także naprawdę tutaj jest taka wielka torpeda, jak idzie on o skład, że co tu dużo gadać, no Elenę dostała, przyznała nagrodę, więc macie naprawdę świetne narzędzie do tego, żeby z tym trądzikami, z tymi cerami naczyniowymi, żeby się po prostu rozprawić, aby żeby Wasze klientki były zadowolone. Przekładam w takim razie na slajd, czyli tak, w pierwszej kolejności będą zabiegi manualne, czyli Aniuś, omówisz w takim razie tak, od pierwszej. Więc pierwszym tutaj, w pierwszej fazie musicie przygotować skórę, no to wiadomo, demakijaż, tak, macie tutaj mleczko i tonik, świetnie tutaj to Wam się sprawdzi, jeżeli macie klientki, które już używają dermowasha, możecie w gabinecie umyć twarz dermowaszem. Powiem Wam, że nie radzę robić to na pierwszym spotkaniu, ponieważ te skóry trądzikowe, no to najpierw jest detoksykacja, więc jak umyjecie skórę ektoiną, no to może być mała niespodzianka w postaci wysypki, bo skóra się będzie oczyszczała. My wiemy, co to jest, tak? Bo kto ostatnio słuchał o ektoinie, to wie, co to jest, że żeby było dobrze, to musi być źle. Klientka może się przestraszyć, więc jakby stopniowo ją wprowadzajcie w świat Larensa i w świat ektoiny i jej dozujcie. Także proponuję mleczko, proponuję tutaj tonik, żeby tutaj dobrze zmyć. Jeżeli macie tusz, to płyn micelarny jak najbardziej też możecie zastosować. Jak idzie o kwasy, dalej tutaj faza druga, zwiększenie przepuszczalności. Macie dwa rodzaje kwasów, tak? Macie kwasy delikatne AH, tam jest glikolowy, mlekowy, salicylowy i jabłko.
One są, to one tak naprawdę możecie przy każdej skórze użyć tych kwasów. No i macie jeszcze drugie kwasy, deep peeling, tam macie migdał i pirogron. One się świetnie sprawdzają przy cerach trądzikowych. Pirogron będzie docierał do warstwy brodawkowatej, tutaj zmniejsza też pory skóry, więc te kwasy spokojnie możecie również na cery trądzikowe stosować. Świetnie pracują ze skórami tymi trądzikowymi, także nie są to jakieś mocne, drastyczne, złuszczające kwasy, ale naprawdę będą robiły robotę, ponieważ przypominam, że one mają również kolagen liposomalny, gdzie tak naprawdę możecie też kłaść te kwasy na okolice oka. I pamiętajcie, że przy deep peelingu, który ma konsystencję żelową, nic Wam do oka nie wpadnie, w związku z tym nawet nie musicie za bardzo zabezpieczać tego oka, bo tak jak kropelkę puścicie, wylejecie, to ona po prostu nam nigdzie nie Wam nie spłynie, nigdzie, więc genialne kwasy do fazy zwiększenia przepuszczalności, tak, żeby złuszczyć tą warstwę rogową, tak, doprowadzić do fazy, gdzie będziemy już mogły tą skórę raz, właśnie tutaj jak idzie o trójkę, zrobić oczyszczanie manualne. Niby się odchodzi, powiem Wam szczerze, od tego oczyszczania manualnego. Teraz macie inne sposoby, macie też oczyszczanie wodorowe, które też dobrze się sprawdza, ale nieraz no te zaskórniki tak mocno siedzą głęboko, że nie da rady. Ja Wam sprzedam patent na oczyszczanie, jak się wspomóc w fazie oczyszczania manualnego. Macie kolagen w sekrecie wiecznej młodości, maskę kolagenową, też z peptydami, ale tam jest mniejsza ilość tych peptydów. Białko świetnie będzie pod wpływem, jeszcze jak ciepło, czyli folię spożywczą nałożycie, nałożycie właśnie maskę kolagenową, nie grubą warstwę i nałożycie folię, przytrzymacie skórę z 10 minut i po kolei, powiedzmy od czoła, jak będziecie ściągać tą folię, to możecie robić peeling właśnie nawet kawitacyjny i oczyszczanie manualne. Powiem Wam, że rewelacyjnie wszystko wychodzi. No wiadomo, że czasem tam to wszystko siedzi głęboko w skórze, to igiełka i jedziecie. Super, po prostu wszystko się oczyszcza. No i też nie jest jakaś mocno, przepraszam za słowo kolokwialne, zryrana ta skóra, gdzie mocno ją tam, nie wiem, wapozonem, musicie ją rozpulchniać, a to wszystko, pamiętajcie, że skórom trądzikowym nie sprzyja, tak? Wapozon, rozpulchnianie tej skóry, temperatura, to są kolejne czynniki, które będą na tą skórę działały niekoniecznie dobrze, tak? Także jak najbardziej oczyszczanie manualne, no jak macie wodorowe, no to też wodorowe doczyścić manualnie, wiecie jak to robić, na pewno Wam się to też sprawdza, ale kolagen, ten z sekretu wiecznej młodości, maska kolagenowa rewelacyjnie się Wam sprawdzi w tym momencie. No i faza aktywna, gdzie macie już pięknie przygotowaną skórę, oczyszczoną, bez wszystkich tych zaskórników, nawet jak będzie stan zapalny, słuchajcie, to wcale się tym bardzo tak nie przejmujcie, bo ampułka, podanie ampułki, no pięknie będzie tą skórę regenerowało, wyciszało, znaczy w pierwszej fazie, jak dacie ampułkę akne, no to ona się zaczerwieni, a to ma prawo, bo taka jest jej rola, ale w następnej fazie właśnie, jak idzie tutaj o utrwalanie efektów, łagodzenie podrażnień, rewelacja się sprawdza. Na to, jak nałożycie maskę z bioplacentą, no to w ogóle jest torpeda. Możecie nałożyć również maskę algową, też bardzo dobrze się będzie sprawdzała, tylko przypominam, że przy skórach, powiedzmy, trądzikowych, które macie już wyciszone, zagojone, powiedzmy, i ja pozwoliłam sobie nawet na mezoterapię, słuchajcie, mikroigłową, ale miałam skórę już przygotowaną, taką, że ona już była wyciszona, ale miała stany pozapalne, tak, miała takie delikatne blizny, więc sobie pozwoliłam na mezoterapię mikroigłową i nie używacie wtedy maski algowej, bo Wam po prostu wyciągnie, tak, ze skóry to, co wtłoczyłyście. Także tutaj, jak idzie o maski, o zabezpieczenie, o utrwalenie efektów, łagodzenie podrażnień, to macie dwa rodzaje masek. Maska z bioplacentą i maska algowa. Można też kolagenową, można, ale ta algowa po prostu Wam ładnie wyciszy tą skórę, jeżeli macie zaczerwienioną właśnie po ampułce.
No i krem. Krem to możecie, krem nawilżający, taki profesjonalny. Możecie też świetnie się sprawdzić serum Bioreniu. Serum Bioreniu jest naturalne, ma 100% naturalne składniki. I tam też jest raz, że kompleks bioaktywnych peptydów, ale też bioplacenta, czynniki wzrostu, tak? Więc które też będą reanimowały tą skórę, wymieniały tą starą, jakby jest nowa, po prostu nowa skóra. Ona jest, to jest takie serum lekkie, które będzie działało nawilżająco, ponieważ skóry te problematyczne nie mogą być za bardzo obciążone, więc tam wszystkie takie lekkie składniki będą się sprawdzały. Ewentualnie przy skórach trądzikowych, tych trądzik różowaty, bo często one są takie suche, wysuszone, to również krem GLA będzie się dobrze sprawdzał. Trzeba popróbować dla skór suchych, to tak. Kolejnym kremem, który dobrze się sprawdzi, będzie dermokrem z ektoiną, tak? On jest rewelacyjny przy wszystkich skórach właśnie trądzikowych. Także tutaj i wymiennie dla cer młodych, Hydrobalans. To ja już tutaj właściwie przeszłam do zabiegów, do omówienia produktów w domu, ale myślę, że te zabiegi gabinetowe, no to mniej więcej robicie tak, jak ja tutaj mówię, więc no tam całą robotę po prostu robi ampułka akne i tyle w temacie. Czyli mogę przerzucić na zabiegi z użyciem akupunktury. Dobrze, dziękuję Ci, Aniuś, bardzo serdecznie. Przechodzę w takim razie do zabiegów z użyciem aparatury, tak. Słuchajcie, w związku, znaczy z tą aparaturą to jest tak, że jak macie, no wiadomo, na skórach jest podrażniona, stan zapalny, no to aparatury nie będziecie używały, tak, bo ona jest na tyle podrażniona, że no naprawdę już tam nic nie potrzeba. Jeszcze jak zrobicie oczyszczanie manualne, no to nie często, nie gęsto nawet i przecież wiadomo, i krew, przerwanie ciągłości na skórkę to jest norma. Więc tutaj ja w tych skórach trądzikowych będę polecać no te zabiegi manualne, ale jeżeli macie skórę naprawdę już taką wygojoną, wyciszoną i zregenerowaną, no to jak najbardziej możecie sobie zrobić zabieg z użyciem aparatury. Przygotowanie skóry, no to wiadomo, tak? Zwiększenie przepuszczalności, mówiłam o tym, o kwasach, jakie możecie zastosować. No i tutaj możecie zastosować, to jest naprawdę wasza dowolność, bo możecie i oksybrazy. Do oksybrazy jest taki fajny preparat, serum Clear. Ono jest bez tych wszystkich drobinek i bardzo dobrze właśnie się sprawdza przy oczyszczaniu skór tych problematycznych trądzikowych. Kawitacje również na tym serum możecie robić, na serum Clear. Mikrodermabrazje. Ja powiem Wam szczerze, że ja jestem jakoś tak niekoniecznie tam mikrodermabrazja jest mi po drodze, bo są inne metody, ale jeżeli Wam się to sprawdza, jeżeli chcecie robić, to decyzja tutaj, ja oddaję to w wasze ręce. No i dalej, następna faza, tak, taka już tego, ta aktywna, no to właśnie infuzja. Infuzją możecie wtłaczać ampułkę, właśnie tą antyakne. Tylko mówię, no tutaj jest jeszcze infuzja, będzie dawała powera i ta ampułka będzie dawała powera, więc trzeba się przemyśleć, tak, zależy jaka skóra. Jeżeli takie grubsze skóry są, no to możecie, ale jeżeli jest to delikatna, taka wrażliwa bardzo skóra, no to nie róbcie infuzją, po prostu wtłoczcie to manualnie. Możecie robić mezoterapię mikroigłową jak najbardziej z ampułką antyakne. Ta skóra, jak już jest wyciszona, wygojona, też miałam taką klientkę, której już po dwóch zabiegach z ampułką akne chciałam zrobić właśnie mezoterapię mikroigłową, ponieważ no, były blizny potrądzikowe, ona w ogóle przyszła z takim stanem tragicznym do mnie. Nie chciałam się za bardzo podjąć tej pracy, bo nie wiedziałam, co z tego będzie, no ale dałyśmy radę, trwało to jakiś czas i później zdecydowałam się właśnie na mezoterapię mikroigłową z ampułką akne, zakończywszy tą maską z bioplacentą, no słuchajcie, rewelacyjne efekty, do tego ona do domu dostała lipokol, ale o procedurach jakby tutaj w domu, jak idzie o produkty, to za chwilę będę mówiła. No i zabezpieczenie skóry po zabiegu, możecie tutaj i ten krem biopeptydowy użyć, możecie dermokrem, możecie serum Bioreniu, który ma 100% składników naturalnych, więc naprawdę macie duże pole do popisu, jak idzie o łączenie tych produktów, o zastosowanie w trądzikach.
Dobrze, czyli mogę już, Aniu, tak? Tak. Mogę przejść dalej. Możesz. Tak? Czyli teraz strategie gabinetowe mamy omówione. Mam nadzieję, tak, że to jest dla Was jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście. Piszcie, bo ja później po prostu sobie wejdę i Wam będę odpisywała. Jeżeli macie jakieś coś chcecie więcej wiedzieć, no albo czegoś nie wiem, nie powiedziałam, albo coś robicie inaczej, to podzielcie się też. No bo jesteśmy tutaj po to, żebyśmy się też wymieniły tą wiedzą, tak? Bo przecież wszystkie jesteśmy z branży, a to, że ja jestem szkoleniowcem, to nie znaczy, że ja to, co ja powiem, to jest święte i tak musicie robić. Właśnie ja też się cieszę, bo że od Was się na przykład uczę różnych innych rzeczy, tak, że jakby tutaj też się dzielimy wiedzą i o to chodzi po prostu. Także w razie czego zadawajcie pytania, ponieważ my przechodzimy do ostatniego slajdu pod tytułem pielęgnacja domowa i tutaj omówimy pielęgnację domową. Natomiast może jeszcze przed omówieniem, bo ja teraz poczekam, bo może jakieś pytania będą. Natomiast jeżeli chodzi o gabinety, które przyglądają się marce i są zdecydowane, żeby tą markę wprowadzić do gabinetu, to ja proszę w takim razie po transmisji o kontakt ze mną albo kontakt z Anią, powiedzieć, że byłyście na transmisji i wtedy powiemy, w jaki sposób te produkty dostać. Tak, i to chyba to jest najważniejsze i teraz przechodzę w takim razie, sprawdzę tylko jeszcze, czy mamy jakieś pytania. No właśnie, widzę, bo ja tutaj też mam odpalone i na przykład Edyta pisze, że nie stosuje procedur, każda cera jest inna. No i właśnie to jest to, o czym mówię. Najczęstszym błędem jest wysuszenie tych skór i zniszczenie płaszcza właśnie hydrolipidowego i często zanim się zacznie działać sebostatycznie, muszą odbudować płaszcz. Dokładnie, dziękuję Ci Edytko właśnie za to. Także to Wy jesteście ekspertami od tych Waszych cer, Waszych klientek i to Wy musicie ocenić, jak ten stan skóry wygląda. Procedury procedurami, a tak naprawdę procedury nie zawsze, nie do końca idą w parze, tak, z tym, z praktyką. Także procedury muszą być, bo według tego, jak zaczynamy pracować, nie znamy produktów, to jak najbardziej musimy się tego trzymać, ale jeżeli znacie produkty, znacie skórę swoich klientek, to wy tworzycie swoje, możecie tworzyć swoje autorskie procedury na bazie tego, co już wiecie. To jest właśnie to, co napisała Edyta. Dzięki bardzo, Edyta. To jest jeszcze, słuchaj, taka sama sytuacja, jak nie wiem, czy dziewczyny pamiętają, dajcie znać, czy pamiętacie, jak z Sylwią Stasiak robiłyśmy. Dokładnie. Sylwia opowiadała o swoich procedurach do cer dojrzałych, które właśnie dawały takie spektakularne efekty odmłodzenia, liftingu skóry i też mówiła, że procedury procedurami, ale ona robi po swojemu, ona tworzy swoje, także tutaj to jest ten sam właśnie przypadek. Natomiast widzę, że wiesz, dzielą się, Mariola też, trądzik różowaty, zmycie twarzy, dermowash, peeling, aha, peptyd w sprayu, tak, serum peptydowy, ampułka, o i ta Mariolka zrobiła ultradźwięki, wprowadziła to ultra, też świetnie, spółkura na początku jest czerwona, ale to jest za sprawą witaminy B, tak, ona uwalnia krążenie krwi, super, uleczona choroba, witamina B powoduje, że zatory są uwalniane, dokładnie, to jest aktywizacja skóry, to wszystko idzie sobie. Po ampułce maska, rewelacja, Basia pisze, Lewandowska, jestem w trakcie wyciszenia skóry trądzikowej, usyna efekty, mega w domu, stosuję dermowash, silver i hydrobalance, efekty są super. Dobrze, przejdziemy teraz do tego, co mają robić w domu, bo bez tego, słuchajcie, nasza robota w gabinecie to jest po prostu jak walka z wiatrakami, no musi być domówka. A ja zawsze po tygodniu będzie do Was przychodziła i tyle, albo przychodził, no ale to też w domu musi być coś. A ja, słuchajcie, w takim razie, bo jakby Wy patrzycie pod innym kątem, a ja będę zawsze powtarzać, że podstawą jest pielęgnacja domowa. Dlaczego? Dlatego, że jest przeprowadzana codziennie i właściwie dla dwa razy dziennie, Alicja nawet. Ale chodzi mi, że codziennie dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I jeżeli Wasza klientka, pacjentka w domu używa dobrych produktów, to co ją codziennie będzie stymulowało do tak terapeutycznie, to Wy w gabinecie będziecie miały po pierwsze trochę mniej pracy, ale za to będziecie miały bardzo dobrą opinię, więcej klientów. Bardzo dobre efekty. Bardzo dobre efekty, dokładnie. Także dobrze, przechodzę w takim razie do najważniejszego slajdu, jeśli chodzi o trądziki, czyli pielęgnacja domowa, ta najważniejsza. Słuchajcie, tak, to są tutaj wymienione są produkty, które możecie zastosować, ale teraz skupię się na tym trądziku młodzieńczym, bo tutaj dziewczyny piszą, trądzik młodzieńczy, trzy produkty tak naprawdę. Zacznijcie od Silver Gelu, wszystko
wy też się zorientujecie też, ile na ile sobie może klientka, klient pozwolić. Jeżeli, no to już jest indywidualna sprawa, ale jakby jednym produktem, który polecam, jak powiedzmy, no jest jakiś tam problem z kasą, jeden produkt pierwszy, to jest Silver Gel. Łagodzenie stanów zapalnych i to, co jest najważniejsze, żeby po zabiegu ten stan zapalny złagodzić, no to Silver Gel. Żel kolagenowo-peptydowy ze srebrem koloidalnym, czyli srebro koloidalne dodatkowo łagodzi stany zapalne, no i peptydy robią robotę, tak? Także pierwszy to jest żel kolagenowo-peptydowy i do mycia dalej jest Dermo Wash. Bez tego, słuchajcie, nie da rady, bo no codziennie ta skóra musi być umyta, a umyta będzie dobrze właśnie produktem z ektoiną, który zrobi robotę, wywali Wam toksyny, będzie detoksykująco działało i też naprawczo, zresztą o ektoinie już było ostatnio dużo. Więc drugi produkt Dermo Wash, no i ewentualnie Hydrobalance, tak? To jest taka trójca, ja się śmieję, trójca święta dla cer młodych. I właśnie Basia tutaj pisze, że stosuje Dermo Wash, Silver Gel i Hydrobalance, że efekty są super. Tak, wiem, że są super, bo ja zawsze to polecam. Jeżeli ktoś robi to systematycznie i tak jak mówię, to będzie miał efekty. No nie ma opcji, żeby nie był. Może będzie to dłużej trwało, może musi przyjść jeszcze na jeden zabieg. Więc jeżeli będzie to robił systematycznie i tak jak według Waszych wskazówek, ja to mam już sprawdzone, no to będą efekty. No nie ma bata, żeby nie były po prostu. W cerach młodych. No co teraz z tymi cerami, z tym trądzikiem różowatym? Oczywiście odbudowanie bariery hydrolipidowej, to jest też najważniejsza sprawa, więc jak najbardziej Dermo Wash możecie polecać, ewentualnie łagodniejszy płyn micelarny. No i powiem Wam, że ostatnio dyskutowałam z naszą Sylwią właśnie odnośnie płyn, bo piszą w literaturze, że płyn micelarny należy zmywać, tak? Bo on ma tam dużo różnych składników, które należy zmyć. Otóż nasz płyn micelarny Larensa nie trzeba zmywać, bo on działa również tonizująco na skórę. Z Sylwią sprawdziłyśmy super, wszystkie składniki, które tam są. Słuchajcie, jest tak dobry ten płyn micelarny, że naprawdę nie trzeba go zmywać, on będzie działał jeszcze, będzie nawilżająco, antybakteryjnie, tonizująco, także po prostu też do skór tych trądzikowych możecie płyn micelarny jak najbardziej polecać i też do trądziku różowatego. Łagodny, delikatny, nie podrażnia skóry, także jak najbardziej. Serum peptydowy to zawsze. Można, wiecie co, też serum peptydowe, na przykład jak dacie płyn micelarny, to możecie dać serum peptydowe z ektoiną, jak na przykład Dermo Wash'a nie dacie, to możecie dać jeden z produktów, na przykład Dermo Serum z ektoiną dla skór tych trądzikowych, dla trądziku różowatego. No i Silver Gel to zawsze możecie dać, no obojętnie jaka skóra by nie była, możecie jak najbardziej, no i też Lipocol też przy wszystkich skórach trądzikowych nie podrażni, nic się nie zadzieje, bo to jest też naturalny produkt, więc jak najbardziej, tak, peptydy będą długo tam reanimowały tą skórę, głębsze warstwy będą działały i odbudowywały, pobudzały i odmładzały, ale też przede wszystkim działały przeciwzapalnie, tak, przeciwzapalnie i przeciwbólowo i mało tego, po stanach takich pozapalnych, jak mamy, tak, czyli blizny się robią, to Lipocol będzie zagęszczał skórę, tak, więc te po prostu blizny będą się wypłycały. No i serum Bioreniu 100% naturalne, więc jak najbardziej tutaj lekkie serum dla skór tych z trądzikiem różowatym, dla dojrzałych skór bardzo fajnie się sprawdzi serum Bioreniu. No i z kremów w zasadzie możecie naprzemiennie, Hydrobalance bardziej do młodych skór, powiedzmy na dzień, na przykład na noc może być dermokrem, do skór starszych i z trądzikiem tym trądzik różowaty, możecie dermokrem, ewentualnie serum Bioreniu. I możecie też, dobrze się sprawdza serum GLA, to jest taki bardzo bogaty krem, ale dla niektórych skór może być za ciężki, ale też dobrze sobie radzi z trądzikiem. Także tutaj macie całą plejadę produktów, które naprawdę, no nie ma opcji, żeby nie zadziałały. Musi się, Sylwia widzę, że jest, cześć. Cześć Sylwia,
Mówiłaś o Sylwii, obgadywałaś z Sylwii i się Sylwia zjawiła. Tak, dzisiaj nawet żeśmy rozmawiały o tym płynie micelarnym, no i tam żeśmy analizowały. Także też współpracujemy właśnie z Sylwią. Sylwia jest takim naszym tutaj coachem, jak idzie o te zabiegi, dużo też, bardzo dużo robi, dużo ma też fajnych efektów, zawsze się z nami dzieli, także naprawdę uważam, że o, trójca święta nasza, tak oczywiście. No, a co z Reaper Gel? Mariolka, możesz ten Reaper Gel, to jest, słuchaj, no to są te, tylko że w Reaper Gelu nie ma silver, tego, danego, ale możesz silver, te żele kolagenowo-peptydowe, tak, jak najbardziej, one przecież peptydy same w sobie będą działały przeciwzapalnie, więc jak najbardziej te wszystkie żele kolagenowo-peptydowe, tak, jak najbardziej, naprawdę wszystkie produkty będą dobrze i świetnie się sprawdzały, tylko wszystko zależy od rodzaju skóry, dobierzesz do skóry młodej, dobierzesz to, do skóry starszej, dobierzesz coś innego, tak, ale wszystko ma działanie peptydy, jakie ma, jak wiecie, jakie mają działanie peptydy, no to będziecie wiedziały, co po prostu dobrać do tych skór, tak? Dobrze, wiesz co, bo teraz tak, ponieważ Katarzyna pyta, czy będzie zapisane to szkolenie, tak, to będzie zapisane, one są wszystkie zapisane i zawsze tam pod zdjęciem głównym, jak sobie wejdziesz w multimedia, w zakładkę multimedia i wciśniesz filmy, to pokażą ci się wszystkie filmy, wszystkie transmisje, które nagrałyśmy z Anią do tej pory. Jeżeli jesteś zapisana na newsletter, daj znać, czy jesteś na newsletter zapisana, to też wysyłam wszystkie filmy szkoleniowe, wysyłam newsletterem, żeby wam nie zginęły, żebyście pamiętały i żeby wszystko do was docierało. Także to... Alicja, jeszcze przepraszam, tutaj nie sposób nie powiedzieć o masce z bioplacentą dla klienta. Polecajcie te maski. Bioplacentyjne właśnie w domu do odświeżenia tego, co było w gabinecie. One mają tyle składników. Tam jest ponad 20 składników. I naprawdę w cerach trądzikowych rewelacyjnie się sprawdzi ta maska. Do tego peeling enzymatyczny możecie polecić kliencie, który będzie też ładnie wyciszał skórę. Naprawdę macie duże pole do popisu, jak idzie o pielęgnację domową. Ja też rozmawiam z klientkami, to niektóre naprawdę powydawały dużo pieniędzy. Wczoraj nawet tam byłam u znajomej i ona właśnie, ta dziewczyna mówi, Ania, ty wiesz, że ja już chyba tego trądziku już nie mam, bo już mi to wszystko poschodziło. No i faktycznie, i ona, słuchajcie, dermokrem używa, jest po prostu zachwycona, zadowolona i problem po prostu zginął. Ona mówi, że ona tyle pieniędzy ona wydała, no i no tak średnio pomagało, tak? Pomagało po prostu doraźnie, ale jakby zniwelować problem, który jest w tej skórze, no to jest naprawdę mega wyzwanie. Jak wiemy, co my mamy w tych tych produktach, no to naprawdę możemy pomóc tym klientkom. Także nie zapominajcie o pielęgnacji domowej. Dobra, już kończę, bo za dużo gadam. No dobrze. Katarzyna napisała, dziękuję. Tak, jestem, to Katarzyna, jutro rano będzie u ciebie na mailu też film z tego szkolenia, także możesz, będziesz mogła go sobie odtworzyć w dowolnej chwili. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ponieważ to był ostatni slajd, który był przygotowany dla was. Ale mam te zdjęcia jeszcze może? Zdjęcia. A, przepraszam, takie... dziewczyny, no oczywiście, że mam. To nie był ostatni slajd. To jest taki. Pryma aprilis noworoczny. Ja mam teraz jeszcze dosłownie dwa zdania na temat, jedno zdanie na temat. Słuchajcie, tutaj co prawda to nie ja robiłam ten zabieg, ale to była praca 3 miesiące i tutaj ja z jedną dziewczyną też taką współpracowałam, która zajęła się właśnie tą skórą i wyobraźcie sobie, że tutaj był na początek zrobiony sekret wiecznej młodości, bo ampułki nie było. Także chyba były 3 zabiegi, ta pani przychodziła po miesiącu, miała pielęgnację domową i po 3 miesiącach była taki był efekt. Już nie pamiętam, czy była ampułka, akne na końcu. Chyba jedna była, tak mi się wydaje. Także słuchajcie, to jest sekret wiecznej młodości. Także słuchajcie, tą robotę zrobiły peptydy, tak? No tutaj i jeszcze podjęcie. No i robota, znaczy pielęgnacja domowa przede wszystkim, właśnie Silver Gel i krem Hydrobalance i Dermowash. Także to były 3 produkty tak naprawdę. Dobrze, ja tutaj może jeszcze, Ania, jakby dodam, bo mi się oczywiście przypomniało na sam koniec, że antyakne ampułki jeszcze w tym tygodniu są w promocyjnej cenie, także możecie sobie wejść do sklepu, zaopatrzyć się. Ja z kolei dzisiaj rozmawiałam z naszą Basią Barską, nie ma jej tutaj dzisiaj, bo chyba jest zajęta w gabinecie,
Ale właśnie mówi do mnie: Alicja, muszę zamówić ampułki. Ja mówię: Basia, ale jak musisz zamówić ampułki? Przecież rozmawiałam z tobą w piątek, jak składałyśmy zamówienie i mówiłaś, że masz ampułki. Ona mówi: tak, ja wtedy jeszcze miałam ampułki, ale już sobie je ukochałam i już ich nie mam prawie. No, a 2 plus 1 gratis to pakowanie, także naprawdę tam w dobrej cenie macie te ampułki. Coś mnie przełączyło, zostałam sama, albo nas wyłączyło. Nie wiem, czy jestem. Dobrze. O, jest. Poczekajcie, jestem. Poczekajcie. Miałam dziewczyny żegnać, ale dobra, jesteś, okej. Okay. Aha, to czyli mnie wywaliło. No dobrze, nie, bo mnie wywaliło. No dobra. Bo ja chciałam Mariola, bo Mariola napisała jeszcze pytanie pod tytułem: co z pielęgnacją wewnętrzną, co polecacie? Słuchajcie, no właśnie, to jest ważne, to tak trochę, myślę, że też zrobimy kiedyś takiego live'a na ten temat od pielęgnacji wewnętrznej, bo to jest bardzo ważne. Macie drinki peptydowe, które w tej chwili są w promocji, peptydy, które regenerują stany zapalne od wewnątrz. Także słuchajcie, jak najbardziej, ludzie zaczynają właśnie nawet z trądzikiem, była taka sytuacja, też ktoś opowiadał w firmie, że jakieś dziecko przyszło na rehabilitację i właśnie tam nasza też taka babeczka, która ma klinikę rehabilitacyjną, poleciła drinki peptydowe właśnie do regeneracji stawów i tam do po prostu do po jakiejś kontuzji. Wyobraźcie sobie, że ten dzieciak, mając trądzik, ten trądzik też zaczął się wyciszać, więc w związku z tym drinki peptydowe, jak najbardziej peptydy będą niwelowały stany zapalne w organizmie, drinki peptydowe jak najbardziej. Enzym trawienny, tak? Porządek z jelitami robi, także jak najbardziej polecam ten produkt. Także w sumie no, dwa fajne produkty. Witamina C, tak? Synteza kolagenu to też jest bardzo, bardzo fajna. No i witamina C liposomalna, także możecie to aplikować na skórę i do wewnątrz też spożywać. Ale taki live, Mariola, zrobimy sobie osobno właśnie o suplementacji, którą mamy, jak ją aplikować i na co ona będzie działała, tak? Jak najbardziej możemy coś takiego, Alicja, o właśnie zrobić. No. Dobrze. Ja na wszystko się godzę. Wszystko się godzę, tylko prezentację zrobię, poszperam w artykułach naukowych, wiecie, ja to tak lubię, odprawdzać to wszystko sobie od strony merytorycznej, naukowej. Ania nam to przekłada na praktykę, wy dokładacie swoje doświadczenia i mamy... No i właśnie o to chodzi. Alicja, aha, bo tam, wiesz co, mam takie, miałam to jedno zdjęcie, które robiłam właśnie zabiegi po jednym zabiegu. A poczekaj, ale przepraszam cię, no ja mam to zdjęcie cały czas. Chcesz jeszcze pokazać dziewczynom to zdjęcie? Pokażemy? Tak, mogę pokazać, tylko mnie rozłączyło, to mnie rozłączyło ze wszystkim, łącznie z prezentacją. Poczekajcie sekundeczkę, ja już wam tutaj udostępniam tą prezentację. Sekundkę. Ja po prostu powiem wam, co robiłam w tym momencie. Dobrze, poczekaj, już przełączam na ten ostatni slajdzik, tak, Aniuś? O, dobra. Na ten. Proszę bardzo. Słuchajcie, powiem wam, że ja zrobiłam zdjęcie już, jak oczyściłam skórę. Zapomniałam zrobić zdjęcia i oczyściłam to zdjęcie. Na dole to już jest po oczyszczeniu skóry, po nałożeniu, znaczy oczyściwszy skórę, zrobiłam dopiero zdjęcie, więc to zdjęcie na dole to jest, a to u góry to jest już, nie, poczekajcie, źle, u góry, tak, po oczyszczeniu skóry, dokładnie, bo nawet widzicie, że nie ma żadnych tam zaskórników, to jest, a to na dole jest po ampułce akne i po algach. Nawet nie maska z bioplacentą, tylko algi nałożyłam. Także tak ładnie się wyciszyła, zobaczcie, skóra. Także... Po jednym zabiegu. No dobra. Dobrze, dziewczyny. Pytań więcej nie widzę. Widzę w ogóle bardzo dużo osób. Widzę, że byłyście. Jest to straszna, straszna radość dla mnie. Aniu, nie wiem, ty nie widzisz liczby osób. Ja widzę, bo ja jestem tutaj sobie na telefonie, patrzę, że mamy akurat 16 osób mamy dzisiaj. Także miło, fajnie, dziewczyny, że byłyście z nami i że poświęciłyście czas. Więc chyba to tyle z naszej strony, żeby wam już więcej wieczora nie zabierać, żebyście jeszcze się zregenerowały, odpoczęły, bo jutro jest nowy dzień.
Dobrze, ja jeszcze odpowiem, czy klientka z ulicy ma dostęp do zakupu kosmetyków gabinetowych. Nie, Agnieszko, nie ma. Rejestruje się jako gabinet, znaczy do linii gabinetowej mają dostęp tylko i wyłącznie gabinety kosmetyczne po przesłaniu albo NIP-u, którym jest właśnie jakby informacja. Alicja, czekaj, mogę powiedzieć? Przesyłacie dokument potwierdzający wasze kwalifikacje zawodowe, to albo jest, że jesteście kosmetyczkami, albo kosmetologami. Nie ma innej opcji, żeby ktoś po prostu kupił sobie produkty profesjonalne. Także to sprawdza firma, jeżeli nie jest to dokument właściwy, firma po prostu wam odcina dostęp do linii profesjonalnej i to jest koniec. Mhm. Tak, także to nie ma. Jeżeli sobie wygooglujecie Larensa... Na szczęście, tak, Pani Agnieszko, na szczęście. Także klientka na pewno nie zakupi sobie produktu pro. Dlatego to, że my tutaj tak otwarcie prowadzimy sobie transmisję, nie na webinarach, nie na zamkniętych rzeczach, to jest to przede wszystkim dlatego, żeby, no, że i tak wiemy, że produkty są tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, także a opowiadamy o marce, żeby tą markę promować w świecie. Także... żeby klientki pytały o te produkty. No dobra, dziewczęta moje drogie, drogie panie i tobie Aniu, przede wszystkim dziękuję za to, że byłyście tutaj z nami, za wszystkie wasze komentarze. Jest to dla nas naprawdę zawsze bardzo, bardzo wielka radość, jak wy komentujecie, jak mamy z wami taką interakcję. Co jeszcze mogę dodać gdzieś na zakończenie? Ania, tobie bardzo dziękuję za tą całą wiedzę, którą tutaj się... Dziękuję tobie również, bo jakby tutaj razem to wszystko przygotowałyśmy i fajnie. Słuchaj, no musiałam ci podziękować, żebyś tym nie podziękowała, wiesz? No, wiesz, no działa w dwie strony, też ci bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dziewczyny, te, które pracujecie, to pracujecie, już wiecie, te, które nie pracujecie na Larensie, a chciałybyście zacząć pracować, zapraszam do kontaktu. Po transmisji. Nie wiem, czy pani Agnieszka tutaj słyszała, ale w środę jest szkolenie dla nowych osób, które ja poprowadzę, więc jak macie ochotę o 11 w środę, co prawda jest święto, ale dużo osób jest zainteresowanych, dlatego postanowiłam to zrobić, więc poproszę, zgłoście się do mnie, ja wyślę wam link, tak, do tego szkolenia. Tak, to oczywiście, jeszcze przypomnę, środa, czwartek, piątek, godzina 20, planujemy rozwój gabinetu w 2021 roku. W pierwszym komentarzu do tej transmisji macie link do zapisu na e-booka ćwiczeniowego, którego tworzę specjalnie dla was, ze wszystkimi ćwiczeniami, które należy zrobić, jeżeli chodzi o planowanie rozwoju gabinetu. Ja naprawdę wierzę w to, że my tutaj wspólnie jesteśmy w stanie wprowadzić takie zmiany w naszą pracę, tak rozpromować swoją działalność, swoje gabinety, że ten rok 2021 będzie dużo, dużo lepszy niż 2020 i 2019 razem wzięty. Także bardzo serdecznie zapraszam, środa, czwartek, piątek, godzina 20 tutaj na naszym fanpage'u. Jutro wstawię od rana posta z linkiem do zapisu jeszcze na zeszyt ćwiczeniowy, żeby wam to nie umknęło. W środę o godzinie 11 szkolenie z Anią dla gabinetów, które chcą poznać markę, które są zainteresowane, ewentualnie chcą się doszkolić jeszcze i dopytać różne rzeczy. Mam nadzieję, że to już wszystko, co powiedziałam, jeżeli będzie, znaczy co chciałam wam powiedzieć i co jest dla was ważne, jeżeli będziecie miały pytania, piszcie w pytaniach, tutaj będziemy jeszcze komentować, jeżeli nie tutaj, to piszcie na nasze skrzynki pocztowe, mailowe i wszystkie inne i serdeczne. Dziękujemy na wasze pytania i tak dalej. Tak, i serdeczne dziękuję za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy, miłego wieczora wam życzymy, dobranoc. Dobranoc i do zobaczenia, pa, pa. Do zobaczenia.